i magister Zarzycki. Ja dojechałem do końca tego chodnika, który jest budowany. Tutaj jest taka posesja, która no, jakby zastawia dalej drogę temu chodnikowi, ale już nie o to mi chodzi. Natomiast tutaj taki piesek jest i on jest bardzo ładny. To jest chyba husky, prawda, proszę Państwa? Ktoś, kto się zna na psach, to od razu będzie wiedział, że to jest husky, jeżeli to jest husky. Mnie się tak wydaje, że to jest husky. To piesek jest bardzo ładny, ale jest bardzo czujny. Niech Państwo zobaczą, że jak ja bym się zbliżył jeszcze bardziej, to on będzie bardzo tam uszczekał i ujadał. Ja się dlatego nie będę zbliżał. No może tak eksperymentalnie troszkę. O, widzą Państwo? Tak, tak. To jest typowy czworonóg, który wie, że to jest jego teren i tam obcym jestem zbroniony. Ja tam nie mam prawa wchodzić i jakbym tam szedł, to byłbym pogryziony. To jest prawie pewne. No może ja nie, proszę Państwa, bo ja mam trzy psy, miałem kiedyś cztery, także umiem posować z psami, więc kto wie, czy mnie by się nie udało, ale kogoś jednak bym mógł pogryźć i miałbym prawo do tego. Dlaczego? No bo to jest jego teren. On wie, że to jest jego teren, ma pilnować i on za to dostaje jedzenie, żeby tego pilnował, prawda? Ale, proszę Państwa, tam dalej, nie wiem, czy Państwo w kamerce zobaczą, nie zobaczą Państwo, ale tam są piękne wiśnie, rosną. Ja bym sobie tych wiśni być może podjadł, bo troszkę jestem spragniony wiśni, ale czy myślą Państwo, że on mi pozwoli? No nie. No to jest taki typowy pies ogrodnika. Sam nie zeżre, ale innemu nie da. To tak, no to taka jest psia natura. Wiśni, psy nie lubią wiśni, ja to wiem, bo moje psy są pod wiśnią i one wiśni nie ruszą. Ale innemu to też nie pozwolą i moje psy i ten też nie. No i tu mi się taka refleksja nasunęła, proszę Państwa, widząc tego psa, że dyrekcja Liceum Wyszyńskiego, która zawiaduje tymi pomieszczeniami, w których my prowadziliśmy tą świetlicę Hades, to ona ich teraz w wakacje nie potrzebuje, no bo co tam będą w tych pomieszczeniach wakacje robić? No nic nie będą robić. Czy ona je potrzebuje po 14, wtedy kiedy już nie ma uczniów w szkole? No też nie potrzebuje. No one stały przez 10 lat puste, odkąd ten Hades tam powstał. I tylko przez półtora roku, kiedy my tam działaliśmy, one były wykorzystywane do czegoś sensownego. No ale ta dyrekcja zachowuje się troszkę podobnie jak ten czworonóg, który tutaj tak pięknie wyje i nie pozwala mi tam wejść. No też mi nie pozwala, znaczy mnie, wolontariuszom i dzieciom i młodzieży z takich trudnych rodzin staszowskich nie pozwala tam prowadzić zajęć. Mimo że ma z tych pomieszczeń tyle samo pożytku, co ten pies z tych wiśni, które tam rosną. No po prostu pies nie da i dyrekcja też nie da, no widzą Państwo. Ja nie wiem, czy na przykład... Ale nie, to byłoby już obraźliwe, gdybym tak powiedział, więc tego nie powiem, bo sobie pomyślałem tak, że na przykład czy ta dyrekcja nie wychodzi na balkon czasami sobie, bo mieszka w bloku część tej dyrekcji, nie, chyba nawet prawie chyba cała. I czy tak oni sobie, że tak powiem, z tym psem jakimś dialogu nie prowadzą z balkonu, ale no to nie jest już takie istotne, proszę Państwa. Te bloki, gdzie mieszka ta dyrekcja liceum, są daleko, więc ja nie sądzę, żeby ten dialog był możliwy. I nie, to raczej była błędna koncepcja, ja ją porzucam. Natomiast ten pies zaczął wyć, proszę Państwa, bo tam jedzie karetka i on do tej karetki wyje. Ponieważ jest piątek wieczorem i młodzież już na jakieś tam dyskoteki wyjeżdża czy coś takiego, więc kto wie, czy to nie jest już jakaś interwencja w związku z tymi dyskotekami, gdzie młodzież troszkę się za bardzo spieszyła. No ale miejmy nadzieję, że nic złego się nie stało. Piesek sobie gdzieś tam poleciał, więc ja wsiadam na rower i jadę dalej. Do zobaczenia. Nie magister Zarzycki.